Sławek Łukasik, zacznijmy od tego nad czym zastanawia się cała rowerowa Polska i nie tylko, dlaczego nigdy nie byłeś w żadnym teamie, pro teamie rowerowym? Eee, wiesz co, trudne pytanie jak na początek. Eee, wiesz co, nie wiem, tak wyszło, ja też się... Dobrze czułem z tym, że, że jeżdżę sam, że wszy o wszystkim decyduję e, sam, kiedy mam iść na, na rower, na trening, jak mam to zrobić. Trochę się przyzwyczaiłem do tego e, i, i chyba nauczyłem po prostu jeździć, startować e, jako privateer e, bez, bez teamu. C teraz mam nadzieję, że się to zmieni. E, chciałbym wejść do teamu. Jest to możliwe, no i, i chciałbym zobaczyć przede wszystkim na ile taki team pozwoli mi jeszcze się rozwinąć, zapomnieć trochę właśnie o takim przygotowaniu wszystkiego dookoła: przygotowaniu roweru, jedzenia, całego wyjazdu. I skupić się po prostu tylko na, na starcie, na, na trasach i tak dalej. Chciałbym to zobaczyć, i mam nadzieję, że to będzie właśnie taka zmiana na plus. No i to piękne na pytanie, rozgrzewkę. Ale tak, jak w ogóle. Ja tego nie wiem, jak zaczęła się Twoja przygoda na rowerze. No bo Ty jesteś z Wieliczki, z Wieliczki pod tak. Krakowem. Wiesz, co przygoda to była taka sama przygoda. Zaczęło się to tak, że. Zupełnie przypadkiem, w któreś tam wakacje, pojechałem do lasu na tak po prostu się przejechać na rowerze. No i zobaczyłem tam, że kilka osób robi jakieś kurde, hopki, niehopki, ja nie wiedziałem na początku co, o co chodzi, ale, ale gdzieś to tam już jakiś czas funkcjonowało. No i tak mnie to zaciekawiło. Poznałem się z tymi gośćmi. Oni tam w zasadzie przyjeżdżali codziennie. Ja zacząłem też przyjeżdżać codziennie do tego lasu. No i, no i tak jeździliśmy przez całe wakacje. Później. Który to był rok. 2000? 2000. Wiesz co, nie wiem. Miałem około 13 lat, 12. E, więc tak e, rok temu dokładnie. E, więc e, tak zacząłem, e, zacząłem przyjeżdżać e, cały czas do tego lasu jeżdżąc, jeżdżąc. E, gdzieś tam się powoli to przeradzało w, w jakiś bardziej ukierunkowaną grawitację. E, kupiłem jakiś pierwszy rower, taki hardtaila, zacząłem gdzieś tam pierwszy co to, raz. Co to za, mar co to za marka? Pierwszy kupiłem Crossa, Cross Sign DS był taki, cool. taki rower w my, my to na Śląsku tylko Leader Foxy, Dragstary i Pointy. No to było jeszcze poza tą wiesz takim pułapem moim budżetu. Kupiłem tego Crossa, gdzieś tam zacząłem to zmieniać. Później przewinął się Duncan Pitbull. Piękne, Tutaj, piękna tak, rama. Tak, krakowska scena. Zna też doskonale, bo to tam w Krakowie gdzieś skądś kupiłem z, właśnie z fabryki. Nie, fabryk nie wiem, no tam mieli siedzibę. Mhm. I, no I pojechałem na pierwsze zawody. Na pierwszych zawodach wygrałem, na drugich zawodach wygrałem. Zacząłem wygrywać. Tak się zajarałem tym wygrywaniem, że, że to tak zostało. I, ale co cię przez te, czy jakby motywuje cię przez lata to, że ciągle się ścigasz? Wygrywany? Wiesz co? Yy, strasznie bo... lubię rywalizację. To jest dla mnie yy, coś takiego, co chyba mnie najbardziej napędza. Po prostu pokazanie, że, yy, że potrafię nawet udowodnienie. Yy, Samemu sobie, że potrafię, że, że jestem w stanie się tak przygotować do zawodów, tak wszystko ogarnąć, że, że potrafię wygrać niezależnie od, od czegokolwiek. Bo znaczy w Danhillu zawsze, znaczy mnie to zastanawiało, no bo w Danhillu przyścigasz się przeciwko zegarkowi. Także, czy zwracasz dużą uwagę to, jaki czas toś miał wcześniej, czy po prostu siadasz na start i, i wiesz, że nieważne, jak kto inny pojedzie, ja zrobię. Swoją najlepszą trasę, swój najlepszy czas. Wiesz co? No, teraz staram się podchodzić do tego w taki sposób, że chcę, chcę dać z siebie wszystko. Jakby przygotować się do zawodów w taki sposób. Ostatni sezon taki, taki właśnie miałem, że podchodziłem do startu w taki sposób, że. Chcę dać z siebie 100%. Chcę zrobić wszystko na takim najwyższym swoim poziomie, i to dawało mi satysfakcję największą chyba, jeśli chodzi o takie wykorzystanie swojego potencjału. Wynik. Wyniki były bardzo dobre, jeśli chodzi o Enduro. W Downhillu jest ten problem, że. Na pucharze świata czołówka już jest na tyle wysoko jeśli chodzi o takie zaawansowanie sprzętowe i zaplecza, że nie byłem w stanie konkurować na, z nimi po prostu no tak. o, te, o te top 20, top 30. No bo Dunhill taka Formuła 1. Nie? No dokładnie, no, że tam, tam już. Fizjo, menadżer co ci ogarnie, wszystko wokół ciebie, mechanik co ci ustawi rower. Pewno jeszcze jest jakaś dodatkowa osoba w teamie i ty no, tylko siadasz na rower i masz zjechać i nic cię nie interesuje. I dopiero wtedy możesz być tak super skupiony, żeby zdobyć te wyniki. Tak, ale to jakby patrzysz tylko na same zawody. Tak, a te zawody zaczynają się już na początku roku i bardzo dużo testów. I bardzo dużo poświęcenia czasu na przygotowanie samego roweru, dopasowanie go do swoich jakichś tam. No, stylu jazdy. Stylu nie? jazdy, dokładnie. Tak samo zawodnicy na przed Pucharem Świata już przyjeżdżają na trasę, żeby jeszcze dodatkowo ją poznać, zapoznać się, jak to w ogóle wygląda, jak do, dopasować sprzęt do trasy, ustawienia itd. A zawody dopiero mogą być za miesiąc, więc jakby tu już się robi problem, że ja nie byłem w stanie i finansowo i technicznie przyjechać na nie wiem, jakąś miejscówkę typu Val di Sole gdzie były Mistrzostwa Świata teraz, nie byłem w stanie przyjechać na tyle wcześniej, żeby posiedzieć tam, poznać tą trasę, przygotować się, przygotować rower, przetestować różne ustawienia, a tak naprawdę top 30, top 40 zawodników już to zrobiło, mhm. więc to jest ta trudność, że no, taka, taki downhill to jest naprawdę taka Formuła 1, gdzie już zaczyna się, zawody już zaczynają się dużo wcześniej, niż w ogóle rozpocznie się cały event. I no i to, to co powiedziałaś, też na początku, czyli samo, samo już, same zawody, no to jest właśnie mechanik, przede wszystkim fizjoterapeuta, menadżer, no to jest cała infrastruktura, która do, jakby czuwa nad tylko tym jednym, jednym zawodnikiem i dopracowuje. Jeszcze tak samo bardzo ważne w DH, y, ludzie, którzy powie, mówią ci o liniach na trasie, które się bardzo często y, i szybko zmieniają. Mhm. To też jest mega ważne. Topowe teamy mają po cztery osoby na trasie, nagrywają na telefon różnych zawodników, podpowiadają linie. Bo Czasu na treningach jest na tyle mało, że wystarczy, że złapiesz kapcie. dwa kapcie albo y, coś rozwalisz w rowerze, to ja już mam praktycznie, no nie wiem, zrobię może w tym dniu trzy zjazdy, które nawet nie, nie pozwolą mi dobrze zapamiętać tej trasy i dobrze y, wyczuć y, tego stylu. A, a zawodnik złapie kapcia, zjeżdża do namiotu, odstawia rower, za 3 minuty wychodzi z ogarniętym tym, a jeszcze w międzyczasie ktoś mu przyśle filmik, że jedź tędy i tędy, bo to jest szybka linia, widziałem i, i wiesz, nagrana jakaś tam osoba, która tamtędy właśnie jedzie. Nie, Więc... wow, no tego nie, nie wiedziałem tego od tej, tej, tej strony downhillu. No to Ten jest, jest naprawdę, naprawdę już taki bardzo, bardzo wysoki poziom, i no, wszyscy się naprawdę przykładają bardzo solidnie do, do każdego startu, każdego zawodnika. A nie myślałeś, właśnie, żeby dążyć do tego, żebyś w jakimś teamie? Po, w poczyniłeś, no, poczyniłeś jakieś ruchy w ogóle w przeszłości? E, w Downhillu tak naprawdę. No, byłeś, mi, bo to... no, no byłeś mistrzem Europy, mm -hmm. wielokrotnym mistrzem Polski. E, jakby zawsze coś wokół ciebie się takiego działo ciekawego, marketingowego, więc. Wydaje mi się, że miałeś szansę dostać się do jakiegoś timu, patrząc moim pryzmatem, jakby osoby z zewnątrz. Wiesz co? Może jak patrzę teraz, jakby z tego, z tego miejsca, masz rację, myślę, że, że gdzieś tam miałem szansę się załapać, ale nigdy jakoś nie. Nie potrafiłem zrobić tego kroku, żeby. Może nawet nie kroku. Nie miałem chyba tyle odwagi, żeby e, gdzieś zagadać z jakimś menadżerem, albo z, gdzieś pójść do, do namiotu, do teamu na zasadzie e, cześć, nie szukacie jakiegoś zawodnika, może, może byście mnie wzięli. Nie, nie wiem, chyba nie miałem po prostu odwagi na, e, na taki krok. E, Ale nie żałujesz tego w sumie. Czy, bo... Jakoś twoja kariera dobrze się toczy, mimo wszystko. Wiesz co, może trochę żałuję, ale myślę, że mimo wszystko i tak yy, cieszę się z tego, że jestem w tym miejscu, gdzie, gdzie jestem. Mhm. Jak, dobra, no, a jak wyglądało twoje przygotowanie do zawodów? No bo wielokrotnie się mijaliśmy gdzieś na różnych, nie wiem, ja coś nagrywałem na jakiegoś timu yy, i zawsze się mijaliśmy, ja zawsze jeździłem z tym więc widziałem zaplecze z timu, jak to wygląda, ale zastanawiam się, jak. Ja, jak Twoje zawody dla Ciebie wyglądają? Wiesz, to no przede wszystkim to jest ciężki temat logistyczny. Zawsze przed zawodami szukałem jakiejś ekipy, żeby po prostu pojechać, nie jechać sam na, samemu na zawody, żeby, nie wiem, zgadać się z dwoma, trzema osobami, żeby pojechać wspólnie na wyjazd. Raz, że zawsze to raźniej, dwa, że koszty się rozkładają już na kilka osób. No i kwestia taka organizacyjna, kiedy jechać. Jakby wszystkie, wszystkie te, te, te rzeczy, gdzie, za, gdzie spanie zarezerwować, jak się tam dostać, no to, to mnie chyba najbardziej męczyło w tym wszystkim i, i męczy do tej pory. No, bo tak, no Austria, Włochy, Francja, same drogie kierunki, nie? Tak, Szwajcaria. tak, dokładnie. Plus to, że mało osób mało Zawodników z Polski chce startować na międzynarodowych zawodach. To jest y, główny taki problem. A jechać tam samemu, no to to jest y, chyba gorsza opcja niż nie jechać. Hmm. Tak, tak trochę, trochę to czuję, bo y, zawsze, zawsze tak brałem trochę może, może źle, ale brałem taki czarny scenariusz, co jeśli się coś stanie. Na, na, zawodach. na zawodach. To już się robi jakby taki. Znaczy to jest wiesz, czarny scenariusz, ale lepiej sobie założyć wszystkie. Ja też tak robię. przy, przy, przy Jak robię jakieś wideo, co jeśli będzie padać, co jeśli Rider się popsuje. No yy... zawsze, zawsze bierzesz tam jakiś. Backup taki psychiczny. Tak, tak dokładnie. Jeśli, jeżeli chodzi o zaplecze, no to jestem w stanie. Co jeśli mi się amortyzator zepsuje, no to proste wyjście, no, wziąć drugi amortyzator. Ale co jeśli ja się wysypię i trafię do, do szpitala, no to już jest problem, nie? To no. jakby jesteś sam. A prawdopodobieństwo na... jest wysokie. Tak, tak. Jest dokładnie. Loteria tak naprawdę nie Dokładnie. No i no w Downhillu mimo wszystko na tych na pucharze świata no ilość zawodników, która się wysypuje po drodze jest ogromna. I. No, i jest duża szansa, że, że coś nie pyknie, i jednak będziesz, będę musiał skorzystać z tej pomocy medycznej, a, a będąc sam, no to ani, no, no jest to. Skomplikowane. To jest raz, że skomplikowane, a dwa, że stresujące, nie? Czyli przyjeżdżałeś, i generalnie twoje zaplecze było na parkingu pod trasą, gdzieś. No, w dużej części. Jedzenie i tak dalej. Tak, no to, to, to było znaczy wiesz, no, starałem się zawsze gdzieś tam rezerwować ten nocleg blisko mhm. z, z miasteczka, żeby nie, nie kursować przez godzinę jeszcze z punktu A do punktu B, ale no tak, wyglądało to bardzo partyzancko i no i dopóki jeszcze była ładna pogoda, to było fajnie, ale jak już przychodził deszcz i, i było zimno, to już. To już się robiło cienko. No ale to ci dało mega doświadczenie. Tak, tak mi się wydaje, że poznałeś każdy aspekt pora zawodnika, no bo byłeś sam sobie mechanikiem, sam sobie dietetykiem i kucharzem, sam sobie menadżerem razem z Agatą, z swoją dziewczyną. Tu też razem. Wszędzie jeździcie, praktycznie, więc no, no, tą teraz, całą już, logistykę... teraz już mniej jeździmy razem, ale, ale faktycznie w poprzednich latach przejeździliśmy praktycznie wszystkie zawody i, no i bardzo dużo mi pomogła. Dużo z mojej głowy ściągnęła obowiązków przy takich startach. No i tak, to prawda, no, poznałem jakby każdy taki aspekt i właśnie. Ma to swoje plusy, że nie ma takiej presji, nie czułem takiej presji ze strony timu, że muszę coś udowodnić, muszę zająć jakieś miejsce. Robiłem dużo rzeczy po swojemu, Jakby wtedy kiedy uważałem, że warto iść na trening, szedłem na ten trening, nie miałem nie musiałem siedzieć w tych namiotach, nie wiadomo ile, żeby, nie wiem, spotkać się z fanami albo podpisywać plakaty. Nikt mi tego nie narzucał, hmm, chociaż yy, może to też byłoby trochę fajne. wszystkie do pewnego, Wszystko jest fajne do pełnego stopnia. Tak, nie. dokładnie. Myślę, że, że jest dużo, yy, dużo fajnych rzeczy, dużo takich rzeczy, które by mi przeszkadzało, ale, ale myślę, że, że spróbowałem takiego życia i też, też ma to jakiś taki fajny, pozytywny wpływ na mnie. I to całe doświadczenie przeniosłeś w Enduro. I mnie zastanawia, no bo jako, że jesteś rowerzystą downhillowym, czyli dużo czasu spędziłeś w górach i tak dalej, więc rower Enduro, no to jest dla na dla nasze polskie ścieżki i trasy, no po prostu najlepsze rozwiązanie, jakie jest, że nie mamy dużo wyciągów ani tras takich. No dokładnie. Więc podejrzewam, że w wolnych chwilach jeździłeś po prostu Enduro dla siebie, z kolegami, dla przyjemności, nawet żeby potrenować sobie na Enduro. I w którym momencie zdecydowałeś, że jednak tą karierę trochę przekształcisz w karierę Enduro i fws -y. Wiesz, co to przyszło tak naprawdę trochę w zeszłym roku, jak pojechałem na zawody Enduro World Series do Finale górę. I tam zająłem dziewiąte miejsce i tak poczułem, że i sprawia mi to dużo większą frajdę, i czuję dużo mniej stresu z tym startem. No i też jakoś się tam dużo lepiej odnalazłem, więc postanowiłem trochę jakby już w zimie ukierunkować i swoje nastawienie, i takie treningi. Pod to, że będę przeplatał starty enduro i downhillowe w tym bieżącym roku. No i kurczę, ze startów downhillowych niewiele wynikło. Nie, nie osiągnąłem może takich założeń, jak jakbym sobie tego życzył, jakbym chciał. A w enduro z, po prostu czułem się jakbym jakbym był stąd, nie? Jak, Hopak jak, z gór. Tak, dokładnie, że te i trasy były takie fajne pode mnie, że, że dobrze się czułem. Takie single, przyjemne. Nie było tak dużo stresujących rzeczy, że kurczę, musisz skoczyć nie wiadomo co, bo to daje ci przewagę, a już Luik Bruni z Brosnanem to zrobili, to ja też muszę. Tylko wszyscy tam raczej tak w enduro Starają się wyważyć opłacalność, jeśli chodzi o sekundy, a ryzyko. No bo musisz przejechać cały dzień no tak. i pięć odcinków, więc jak wysypie ci się koło, przerzutka czy cokolwiek, to jesteś przegranym. A, a czasami dwie sekundy nie są tego warte, nie? Więc to mniejsze ryzyko i w połączeniu z tym, że. Czuję się naprawdę dobrze przygotowany wydolnościowo, i no i to jest taki chyba moja też duża zaleta, że, że po prostu mam bardzo dobrą kondycję. No to się odnalazłem świetnie właśnie w tym świecie enduro, i no i mega mnie to jarało, że, że tak to wygląda, takie zawody. Kozak. A ile techniki i ile wiedzy przyniosłeś z downhillu do tego? Wiesz Czyli co? musiałeś, nie wiem, no bo. Ja nigdy nie jeździłem downhillu, jak jeździłem trasy downhillowe, no to z plecakiem wideo, mm. to było dość śmieszne, ale teraz sobie jeżdżę enduro, no jako że jest, mieszkam w Tychach i mam do Bierska 30 minut, ale zastanawiam się, jak taki downhillowiec, i ja na przykład, jak ja jedę enduro, na trasę enduro, to patrzę z punktu osoby, która siedziała na skateparku i na chłopkach całe życie i dla mnie każdy korzeń, każda mulda, no to jest coś, żeby sobie podskoczyć i i, I w tą stronę iść. Ale ty, jako, że jechałeś na całe życie na Downhillu i nie wiem, był Rock Garden, korzeniem, tu szukaj sekund i swoich takich tras, albo żeby tu ściąć. Zastanawiam się, no, ile ty z tego przerzuciłeś tam? Bardzo dużo. Jakby wiesz, yy, racing to racing i yy, jazda na czas jest taka sama. Po prostu musisz przejechać odcinek yy, jak najszybciej, jak to jest możliwe. Więc yy, no to jest. Dużo ma wspólnego ze sobą, ale. te same trasy? No ja nie startowałem nigdy w zawodach enduro, zawsze chciałem, ale jakoś mi się nie, nie, nie spinało. Tylko dla samej ciekawości. Wiesz, co, bo jest... są mega ciężkie, bo ja słyszałem właśnie różne. różne... Różne zdania na temat trasy Enduro. nie mówią, że jezu, jakie to ciężkie, masakra, gorzej niż downhill, a niektórzy moi znajomi, co w ogóle nie mają nic wspólnego z jakimś super technicznym jazdą, startują sobie w zawodach i całkiem jest to jest trochę, trochę w ogóle in, in, inaczej, nie? Bo trasy DH, no to powiedzmy, masz tam 4 minuty tak uśredniając, no i lecisz to na no, od startu do mety ciśniesz 100% w enduro masz tą trasę czasami nawet pod 12 minut, więc ja długo się tego uczyłem, żeby wyważyć takie swoje 100% i żeby nie zaczynać od razu z na 100%, tylko jednak jechać równym tempem i najważniejsze, co tak zaobserwowałem w enduro, to jest złapanie płynności. I nie, nie męczenie się zbytnio na, na poszczególnych odcinkach trasy. W DH no to cisnąłem ile mogłem i, i to, by było, to było takie, żeby po prostu wszystko siadło perfekcyjnie. W enduro zacząłem jechać trochę bardziej rozważnie. Troszkę, yy, troszkę zszedłem z takiego obciążenia, jeśli chodzi o czas, o, 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 w sensie siłę jaką mm -hmm. wkładam w jazdę. Więc y, to było trochę nowego, ale mimo wszystko i dobór linii i y, jakieś trudne elementy sekcje, no to wszystko jakby przeniosłem jeden do jeden z downhillu. No, tutaj nie ma co się oszukiwać, że jeśli linia na około bandą daje ci dużo więcej prędkości na wyjściu i pod, można przejechać później te 300 metrów trasy z dużo większą prędkością, niż ściąć zakręt. No to wybierasz tą linię, która, która daje dużo więcej prędkości i na której można urwać trochę czasu, więc no to takie, takie rzeczy są no, wszędzie takie same. Nie? No i Enduro jest takie właśnie bardziej indywidualne przy samych zawodach, więc to całe Twoje doświadczenie z downhillu tak, idealnie tak, się dokładnie. wpasowałeś. Całe... No bo dalej jesteś bez teamu w Enduro nawet. Jesteś... <laughs> dokładnie. Nie, jesteś standardem w top 10. To jest, to jest Jeśli to, nie że... jesteś w top 10, to pewno miałeś jakąś kapę na trasie, tak mi się wydaje. Tak. Teraz finalnie jesteś jedenasty? No, jedenasty po tej dyskwalifikacji nieszczęsnej, to jedenasty. To Ale to jest właśnie to, że na. No, Czekaj, Do... czeka, za co miałeś dyskwalifikację? Za ominięcie bramki na ostatnich zawodach Najgorszy. na pierwszym odcinku na prologu. Pro stage'u w zasadzie to się tak nazywa po raz pierwszy w sezonie użyli takich bramek jak na forkrosie. Mhm. Pomimo, że ta trasa była otaśmowana od góry do dołu, to na samym końcu zrobili taki, można powiedzieć trochę jak slalom pomiędzy bram bramkami. No i ja kompletnie nie zdawałem sobie sprawy, po co te bramki są. Wydawało mi się, bo tam było jakieś logo Enduro World Series, takie jakieś... Wiesz, to była też... Runda, na której pierwszy raz w ogóle były kamery i jakaś transmisja okay. live. Ja to potraktowałem, że no po prostu na live, żeby była jakaś reklama logo Enduro World Series w tle. nie? No i pocisnąłem najkrótszą linią, czyli pomiędzy taśmami, eee, tak jak mi się to wydawało in intuicyjnie. No a okazało się, że no jednak nie, no że trzeba pocisnąć się pomiędzy ty tymi bramkami. No i ja i Richie Root zostaliśmy zdyskwalifikowani. Masakr. No, trochę, trochę smutne, ale... Kolejne doświadczenie. Ale dokładnie, kolejne doświadczenie. A nie, nie było żadnego spotkania, nie robią na przykład przed y, zawodami spotkania z raiderami, nie mówią jakichś... Takich... No to był kolejny taki fakaw ze strony organizatora, bo wszystkie duże teamy, wszystkie faktory teamy Dostały wiadomość, oni tam mają taki swój czat wewnętrzny. Wszyscy menadżerowie dostali taką wiadomość, jak należy jechać. Jakoś 30-40 minut przed, przed rozpoczęciem się w ogóle zawodów dostali. Właśnie ten komunikat, jak należy czytać trasę i jak należy jechać trasę, że mamy, powinniśmy się trzymać pomiędzy bramkami, że te taśmy metr dalej są tylko dlatego, żeby odciągnąć widzów z, od trasy. No ale zawodnicy tacy jak ja bez teamu, jako prywatnie przyjechali na, na zawody, nie dostali takiej informacji. Więc to jest coś co mnie chyba najbardziej zabolało jako tak takiego... segregacja taka tak może to nie, nie jest specjalna nawet tak. Słabo, tak. słabo po prostu dopracowany system komunikacji no, i o to miałem największy żal i o to się najbardziej kłóciłem później z sędzią, że jeszcze rozumiem, dlaczego zdyskwalifikowali Richiego, skoro jego menadżer i on doskonale wiedzieli, jak to jechać, ale ja nie miałem żadnego zielonego pojęcia i nie dostałem takiej informacji, więc to było bardzo duże niedociągnięcie ze strony organizatora. Tak. No to wróćmy po tej przykrej przygodzie, wróćmy do tego, jak się właśnie znalazłeś w, w FWS-ie, przez to, że miałeś taki bagaż doświadczenia. Ze sobą. No właśnie, no to jest to, jest to że, że tyle lat jeżdżenia na własną rękę. Trochę mi też chyba dało więcej komfortu w samych startach FWS-u, gdzie na, przez cały dzień trwania zawodów. Nikt nie może skorzystać z pomocy z zewnątrz, nie może skorzystać z pomocy mechaników, y, menadżerów i tak dalej, więc jest skazany y, sam na siebie, musi, każdy musi poradzić sobie y, z problemami na własną rękę, jak nie jesteś w stanie ukończyć zawodów albo masz defekt, no to po prostu, to po prostu nie ukończysz zawodów, więc... Y, tutaj wydaje mi się, że trochę miałem taki luz wewnętrzny, jeśli chodzi o, o to, było to że, coś normalnego. Że dokładnie, dla ciebie. Że, że dla mnie to nie było nic nowego. Po prostu yy, zaczynałem i kończyłem zawody sam bez pomocy i, no i to wyrównuje trochę też szanse jeśli chodzi o tą czołówkę, a, a o takich yy, zawodników bez zaplecza. Co prawda bez zaplecza jest problem jeszcze przed zawodami, no bo no po tak, treningach, tak. po tym wszystkim musiałem ogarniać sam wszystkie rzeczy, sam robić rower i tak dalej, ale no na samych zawodach, na samym starcie, no to już są szanse równe i no i nie, nie ma żadnego, żadnej takiej dyspro, dysproporcji. To dołożyć ci fizjot co ciebie zadba po mechanika, co ci przygotuje rower, pana, panią menadżer. Która tu śpisz tam, elo, tak. stawiasz się rano na start i w przyszłym roku albo za dwa lata, jak będziesz w teamie, no to top 5, to powinno wejść. Tak. Ja, 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 ja z całego serca Ci po prostu to życzę. No tak tak by było najlepiej, tak bym najbardziej chciał, i, i do tego pewnie będę dążył i pracował, żeby, żeby właśnie tak się stało. Jak zmieniły się Twoje treningi pod enduro? No bo Downhill jest. Znaczy dobra, ja nie mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, ale wydaje mi się, że downhill no to jednak dużo na siłce trzeba spędzić czasu mimo wszystko. Eee, na pewno na, na jakąś motorykę własną, a w enduro wydolność przede wszystkim też idzie, no i też siłka, nie? Eee, wiesz co, to byś musiał zapytać Artura, chryszko. <laughs> Ale nie, nie, nie zmieniło się jakoś e, drastycznie. Na pewno e, robię więcej takich treningów dłuższych. Takich, e, gdzie no, mam po 4 godziny po prostu jazdy e, w takim treningu tlenowym, e, po gdzieś tam przeplatam sobie to z górami, ze zjazd, na zjazd, podjazd i tak dalej. Więc e, na pewno dużo więcej tego było. Mniej się skupiłem na takich faktycznie treningach siłowych i na wyciskaniu nie wiadomo jakich ciężarów, bo czuję, że to nie jest do końca to, co mi jest potrzebne w enduro. I przede wszystkim skupiłem się na. Można to powiedzieć tak, że. Takiej pracy w, takim, w takiej strefie dyskomfortu, że. Że, że kiedy jestem już taki naprawdę zmęczony, że gdzieś tam to tętno jest naprawdę wysokie, żeby mimo wszystko skupić się na trasie i no i przeplatałem, żeby to jakby trochę lepiej wykształcić, przeplatałem właśnie te treningi interwałowe ze zjazdu, z zjazdem na, na trasie, na, po trasach. No i tam, wiesz, wyjeżdżałem na górkę, powiedzmy... 3-4 minuty interwału i od razu cisnąłem na dół na takim właśnie zmęczeniu, Bez dechu. bezdechu, dokładnie. Wydaje mi się, że to jest mega fajna opcja i to pozwoliło mi troszkę na takie przyzwyczajenie się do takiej pracy właśnie w tej strefie takiej, gdzie już, już myślisz o tym, żeby się położyć, ale jeszcze musisz na tyle kontrolować swoje ciało i umysł, żeby się skupić na, na trasie i nie, po, nie popełniać wiele błędów. Ja tak właśnie w Bielsku jeżdżę, mam zawsze mało czasu, jak jedę do Bielska, że wcisnę na górę, na górę i od razu w dół i, i, no w i potem na jest... końcu jestem najbardziej zadowolony, jak to jadę. No i to jest. Albo naraz przejechać rock'n'roll z podjazdem na Twistera, to, to jest mój ulubiony challenge. No, dokładnie. Dlatego dużo, dużo takich rzeczy robiłem. Będziesz jeszcze w downhillu startował? Chyba nie. Co, co twoi sponsorzy na to? W sensie, no to samo pytanie do Dawidowi zadałem, jak u mnie był: że masz pewnych sponsorów, którzy są przyzwyczajeni do twojej, twoich, twojego stylu jazdy, twoich zawodów, że pokazujesz się na konkretnych zawodach i nagle zmieniasz się z downhillowca na endurowca, czyli do. Docierasz do nowej grupy odbiorców, ale znowu, tak jak Dawid, ty się przerzuciłeś i od razu miałeś wyniki, więc powinno im to wszystko pasować. E, wiesz co, na ten moment wiele sponsorów u mnie się zmieni e, i no, przestawiam się głównie już na enduro. Wydaje mi znaczy trochę jest to ciężkie, bardzo ciężka decyzja, e, żeby tak już porzucić całkowicie downhill, ale z drugiej strony, patrząc na to, że dużo lepiej się czuję w enduro, dużo lepiej się odnajduję i też samo sam fakt wyników, no to przekonuje mnie do tego, że y, lepiej skupić się na jednym i cisnąć w tą stronę. Niż yy, gdzieś rozdrabniać się i trochę downhill i trochę enduro i żeby nie mieć takiego poczucia, że zrobiłem wszystko, co, co mogłem, żeby być najlepszy w enduro. Hmm. Więc, yy, więc w chciałbym, chciałbym po prostu iść w tą stronę. I... No I dla ciebie treningi chyba są lepsze pod enduro też. No bo w Polsce wszystkim... nie mamy tras downhillowych, Tak, dokładnie. Przede jest ta wszystkim... Wisła, ale to, no... to nie jest no... trasa downhillowa. No jak nie, Ja, ja przed... mogę ją zjechać na, na... O, ja zjechałem tą trasę na Sodzie z jednym hamulcem i Amoren 120 skoków. No właśnie, no widzisz, przede wszystkim właśnie też yy, enduro można trenować wszędzie. I czy to w... no zajebiste jest bielsko? Yy... Szczyrk, no ja mam też koło domu bardzo dużo miejscówek, mam w Myślenicach fajne trasy, mam gdzieś tam w wokoło Kalwarii, Lasek Wolski, pod domem mam kilka fajnych trasek, gdzie mogę robić sobie po prostu pętlę, połączyć zjazd z podjazdem i to wychodzi i tak mega fajnie, że no jestem w stanie jeździć wszędzie. Tak, A downhill... ulubio... Która jest właśnie twoja ulubiona trasa? Takie miejsce do jazdy. W Polsce? Znaczy w ogóle. A w ogóle, kurczę, to chyba finale Ligure. Finale? No, no wiesz, mnie to przemawia, że jest tam cały rok y cały rok jest możliwość jazdy, ale. No, Czy znaczy finale taki... wydawało mi się, że tam są mega proste te trasy? Ale na Enduro nie masz jakiś. Y jeśli mówimy o miejscówce Enduro, no. to nie potrzeba jest. Y Jakiś hardcore, dokładnie, jakichś hardkorów. Wszystkie te trasy na FWS-ie to nie były jakieś takie turbo, ciężkie, jakieś hardkorowe zjazdy, tylko bardziej takie flowowe, flowowe trasy, ale bardzo długie, właśnie, gdzie, gdzie na przykład w połowie trasy był podjazd 30 sekund i tak sztywny, że. Że na górce raz się sprawia, że zatrzymałem z, z braku mocy w nogach, nie? Yo. No, także y, nie potrzeba jest y, takich ciężkich tras, żeby jeździć enduro i żeby trenować. No, a ogólnie Włochy są mega fajne, no bo tam byłem w Latiul, y, później gdzieś tam w Kanasei. Kurczę, no, są tak piękne te góry i tak piękne trasy że to same węgle na jedzenia. Tak, jest no przecudownie, więc Włochy no mają mega dużo takich miejscówek, gdzie warto pojechać na rower i warto pojeździć. Dobra, pogadajmy trochę o sprzęcie. Ile masz rowerów? O kurde, w tym momencie no dwa downhillowe, dwa enduro, pump track i szosa. Właśnie, bo byłeś jeszcze pierwszy w pump przecież. Tak. Kozak to też jest. To no, jest. także yy, mam. Ale jeździsz wszystko i masz tak rozpisane swoje treningi, że o każdy rower zahaczysz, czy po prostu są, bo są? Wiesz co? No, downhill, downhillowe rowery, teraz fuzy poszły trochę w odstawkę. Yy, nie ruszyłem go od Mistrzostw Polski ostatnich w Czarnej Górze. Na pumptracku też bardzo długo, no też w zasadzie od wiosny nie jeździłem, bo no sezon był tak intensywny, że nawet nie miałem chwili, żeby, żeby gdzieś wyskoczyć na jakiś fajny pumptrack. Na szosie jeżdżę bardzo dużo, na endurówce w sumie porównywalnie dużo co na szosie. To są te, te dwa rowery, które najczęściej są używane. Tak, tak jak u mnie. No i to jest właśnie też fajne w enduro, że jest tak uniwersalny, nie że uwielbiam. Dokładnie. Mogę jechać w góry, popedałować, mogę jechać do bike parku, pozjeżdżać i Albo mogę na piwo z kolegami, tak, no dokładnie. do lasu. No, no do piwo, na piwo nie jeżdżę, ale, 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 na ale tak, tak no, do parku na lody też pojadę. Dobra. Po jak masz off season? Masz w ogóle off season? No mam taki Tydzień. Znaczy, pytanie, co, co rozumiesz przez to? No, że odstawiasz rower i z treningi i nie wiem, i robisz coś dla siebie. No, też... teraz, teraz miałem taki okres półtora miesiąca, że przyjechałem po tych ostatnich zawodach i potrzebowałem przerwy. Czułem pierwszy raz, że, że potrzebuję takiej przerwy odstawienia roweru. Troszkę wyczilowania zejścia na taki niższy, można powiedzieć, pułap życia i, i po prostu odpocząć. Nie robić nic. No, dokładnie. Znaczy, może ni, nie do końca ale jest, nic, no... ale, ale po prostu, żeby, żeby troszkę tak złapać takiego oddechu. Super. A jak zimę spędzasz? W sensie, no bo nasza polska zima no zmienia się drastycznie i. Dwa lata temu nie, tutaj w okolicy w ogóle śniegu nie było, więc można było jeździć cały no, rok. zeszły było. rok przywaliło, teraz nie wiem jak będzie, ale jak twój o, taki, taki zimowy okres wygląda? E, no wiesz co... No bo luty to już jest finale Ligure. Luty, marzec, no, końcówka dokładnie. lutego to już jest finale, e, ale takich, wiesz, grudzień, styczeń to... No do tej pory, póki się da, no to jeżdżę na rowerze. E, I no tam okolice Krakowa raczej tego śniegu nie, nie pojawia się za dużo. Więc te miejscówki, takie zimowe, można powiedzieć, działają przez cały rok. No, chyba, że tam spadnie 10 centów i więcej, no to, no to wiadomo, że już nie da się jeździć. No ale tego czasu do, powiedzmy, wyjazdu do Włoch, final Ligury San Remo, no to może jest maksymalnie miesiąc. Więc ten miesiąc staram się skupić na Treningu na siłce? Treningu takim na rowerze, ale jako bardziej pod wydolność mhm. niż, niż stricte katować gdzieś tam w górach? No i później już, tak jak mówiłeś, luty marzec, to gdzieś tam już pojawiają się jakieś wyjazdy do Włoch, żeby, żeby już zacząć czuć ten rower taki w terenie. Nie? Ile ludzi wokół ciebie jest? W sensie masz dietetyka, masz trenera, czy wszystko sam dalej ogarnie? Mam trenera, e, trenuję z Arturem Hryszko, mam dietektywów. Dietekty. Detek o, akurat e, można ich znaleźć na Instagramie pod e, nazwą dietektywi. No, po, e, te, czyli, pod, podlinkujemy na dole. Tak, czyli, e, czyli po prostu e, goście, którzy rozpisują mi dietę, i, i to fajnie działa. Pracuję z Mikeszem, Mikeszem Coachem. Też pewnie można go łatwo namierzyć na, na Instagramie, jeśli chodzi o takie aspekty psychomotoryczne. Też super, super to działa. Jeżeli coś mnie boli, jakaś kontuzja, coś mi się dzieje, no to, no to Fizjocito też tam zawsze uderzam, bo wiadomo, Polecam. polecam Pawła. Tak, sprawdzony. Sprawdzony specjalista, i, i wydaje mi się, że, że przynajmniej ja mam takie poczucie i zaufanie do niego, jeśli, jeśli chodzi o, o takie wyprowadzenie kontuzji. No i na ten moment tyle. To i tak w sumie całkiem, całkiem dużo. No, cztery osoby. No, to dobrze. No, cztery zaufane osoby. To jest więcej tak, niż... tak. I przede wszystkim. Yy, Wiem, że, że, że to działa, że, że praca z nimi daje efekty. No, i w zeszłym sezonie już zacząłem z nimi pracować w ogóle z, jakby z taką ilością osób. No, i, no i ten, sezon, ten sezon był mega fajny, więc jak najbardziej chciałbym to, chcę to kontynuować i będę to kontynuować. Myślałeś, jak długo będziesz swoją karierę toczył rowerową? Albo co, kiedy, do którego. No bo Enduro, kariera można ją długo ciągnąć. Patrząc po Richie śleju i Sedriku, no to oni sobie, wiesz, jeżdżą, podróżują, zwiedzają i dalej coś. Wiesz mają. co, no, ogólnie chciałbym zostać, jeśli chodzi o taką sferę rowerową przez całe życie i obracać się wokół rowerów cały czas. Jeśli chodzi o taką karierę zawodniczą, że po prostu. Tylko skupienie się na startach i na wynikach. Nie wiem, na razie sprawia mi to straszną Friday i satysfakcję, więc nawet nie myślę o tym, żeby przestać. Po prostu chcę. Chcę, chcę dać z siebie wszystko. Wiem, że mogę jeszcze dać coś więcej i, no i po prostu cieszę się tym. Mhm. Plany na przyszły rok? Już, już tylko Enduro. To no wiadomo, że już tylko no, Enduro. Ale cały EWS czy jeszcze jakieś Transmadera chyba są, albo. E, na pewno cały EWS e, to jest takim. Ten zagraniczny główny... też? Znaczy e, za za, kon, za, mors... za kontynentalny. E, tak, no to jest, to jest właśnie taki główny cel dla mnie, żeby pojechać cały EWS i, i wszystkie rundy, nawet z Whistler i tam w Stany Zjednoczone dwie chyba, są dwa, dwa dwie rundy. E, no i pewnie będę coś czymś wypełniał te luki, bo to tam są jakby takie rozpisane to jest to w takie trzy bloki można powiedzieć startów i wszystkie te zawody są mocno skupione w czasie, więc ten czas pomiędzy jednym a drugim chciałbym wypełnić albo na, na właśnie może jakąś transmaderę pierwszy raz albo może trochę przepleść w takich lokalnych startach i może downhillowych i, i enduro, ale, no ale jakby głównym celem i główną imprezą docelową, no to jest ten EWS. To życzę Ci z całego serca, żeby było top 5 i top 3 i, i w ogóle. Bo, je, bo jest, <noise> jest szansa na to, ja to widzę i. I wszyscy no co, się cieszą. Podium to by było spełnienie marzeń, no ale... No już kurde, już miałeś czwarte miejsce, już się oparłeś. Już, już byłem... Była szansa na to drugie w finale Ligurę, ale... E, ale zerwałem ten łańcuch na prostage'u. Gdyby nie to no, to, no to siadłoby drugie, także no... Wiesz, ciężko, ciężko mówić o wyniku... No nie, nie można wszystkiego od razu. Tak, sobie. ciężko mówić o wyniku w grudniu, ale, ale przede wszystkim właśnie chciałbym się mega skupić na tym FWS-ie i podejść do tego 100%, w 100% skoncentrowany właśnie na, tej, na tych imprezach. Super, to dzięki Ci za rozmowę. Dzięki I również. I zapraszam ponownie, bo na pewno się dziś złapiemy jeszcze. No, jak... Czy po sezonie, czy w trakcie sezonu na pewno coś ciekawego wokół Ciebie jak stanie, jak że mogliby moglibyśmy pogadać. Z chęcią wpadnę. Super, dzięki. <laughs>